Energia jonizacji jest to energia potrzebna do oderwania elektronu od obojętnego atomu. Jeśli mamy obojętny atom A, w którym liczba protonów i elektronów jest taka sama, to dostarczając odpowiednią wartość energii, możemy odłączyć elektron od tego obojętnego atomu, w wyniku czego otrzymamy kation. Ta energia to energia jonizacji. Dokładniej jest to pierwsza energia jonizacji. Dzięki niej możemy odłączyć jeden elektron od obojętnego atomu. W tym filmie przeanalizujmy, jak zmienia się pierwsza energia jonizacji w grupie, w układzie okresowym pierwiastków. Pierwsza energia jonizacji atomu wodoru wynosi 1312 kJ na każdy mol atomów wodoru. Energia jonizacji atomów litu to 513 kJ na mol. Sodu 496 kJ mol. Patrząc na te wartości widzimy, że w grupie wraz ze wzrostem numeru okresu pierwsza energia jonizacji maleje. Zastanówmy się, czemu tak się dzieje. Energia jonizacji maleje w dół grupy, więc wraz ze wzrostem numeru okresu łatwiej jest odłączyć elektron od obojętnego atomu. Narysujmy uproszczony, zgodny z ideą Bora model atomu wodoru i litu. Wodór ma jedną powłokę elektronową, na której znajduje się jeden elektron. W jądrze atomu wodoru znajduje się jeden proton. Natomiast lit ma już dwie powłoki elektronowe. Na pierwszej powłoce ma on obsadzone dwa elektrony, natomiast na drugiej powłoce znajduje się jeden elektron. W obojętnym atomie znajdują się trzy elektrony. W takim razie w jądrze atomowym jest taka sama liczba protonów. Gdybyśmy od wodoru odłączyli jeden elektron, wtedy nie posiadałby on już żadnych elektronów. Mielibyśmy do czynienia z jądrem wodoru, kationem wodoru. Natomiast jeśli od litu odłączymy jeden elektron, to otrzymamy kation litu, który ma już obsadzoną jedynie pierwszą powłokę. W obu przypadkach, aby móc odłączyć elektron, musimy podziałać pewną wartością energii energią jonizacji. Dla atomu wodoru energia ta jest większa niż dla atomu litu. Istnieje kilka elementów mających wpływ na to, że energia jonizacji litu różni się od energii jonizacji wodoru. Po pierwsze, bardzo duży wpływ na energię jonizacji ma ładunek jądra. Im bardziej dodatni ładunek jądra i więcej protonów w jądrze, tym bardziej to jądro przyciąga elektron, a co za tym idzie, tym trudniej elektron oderwać od atomu. Więc patrząc tylko na ten aspekt, chciałoby się powiedzieć, że wraz z ładunkiem jądra należy zwiększyć energię jonizacji. Lit ma większy ładunek jądra, wynosi on plus 3. Natomiast ładunek jądra wodoru wynosi plus 1. Dlatego można by powiedzieć, że pierwsza energia jonizacji litu powinna być większa od energii jonizacji atomu wodoru. Jednak dane fizykochemiczne pokazują, że nie jest to prawda. Poza ładunkiem jądra należy uwzględnić również efekt ekranowania ładunku jądra przez elektrony. Jeśli pomiędzy danym elektronem a jądrem atomowym znajdują się inne powłoki elektronowe, Obsadzone elektronami, to te elektrony będą wpływać na izolowanie oddziaływania jądra na elektron znajdujący się najdalej od jądra. Zobacz, jak to będzie wyglądać dla litu. Ładunek jądra wynosi 3. Jednak te dwa elektrony z pierwszej powłoki odpychają elektron z drugiej powłoki. Oba elektrony będą odpychać elektron z drugiej powłoki. Przez co siła przyciągania ostatniego elektronu przez jądro jest osłabiona. Aby poprawnie mówić o działaniu jądra na elektron, nie można brać pod uwagę tylko ładunku jądra. Trzeba uwzględnić efekt ekranowania elektronów, który wpływa na wartość tak zwanego efektywnego ładunku jądra. Efektywny ładunek jądra to taki ładunek, który w rzeczywistości odczuwa dany elektron. Więc jeśli jądro ma ładunek Z, to efektywny ładunek jądra będzie ładunkiem Z pomniejszoną o wartość ekranowania ładunku tego jądra przez elektrony. Efektywny ładunek jądra jest zawsze mniejszy od ładunku jądra. W atomie litu występuje efekt ekranowania, więc ładunek jądra jest osłabiony przez siłę odpychania elektronów. Co więcej, elektron walencyjny litu znajduje się dalej od jądra niż elektron walencyjny wodoru. Przez co na elektron walencyjny litu jądro słabiej oddziałuje. Podsumowując: Wraz ze wzrostem numeru okresu wzrasta liczba obsadzonych powłok elektronowych, a tym samym wzrasta odległość elektronu walencyjnego od jądra. Co więcej, wzrasta efekt ekranowania ładunku jądra przez elektrony z powłok oddzielających elektron walencyjny od jądra, a przez to łatwiej jest elektron oderwać od atomu, więc potrzeba do tego mniejszej siły, przez co energia jonizacji maleje wraz ze wzrostem numeru okresu w danej grupie.